Julia przyszła pierwsza. W tym miesiącu prowadziła spotkania, więc musiała mieć nad wszystkim kontrolę. A prawda była taka, że gdzie zbierała się grupa kobiet, tam zawsze wszystko mogło się wydarzyć. Z korytarza dochodził już stukot pierwszych obcasów. Zdążyła jeszcze przeczesać palcami swoje kręcone, rude włosy, poprawić krzesła i usunąć stoliki. Nastawiła wodę w czajniku. Każda z przybyłych mogła się uraczyć szklanką kawy rozpuszczalnej lub owocowej herbaty. Po chwili w drzwiach stanęły pierwsze uczestniczki spotkania. Ściągnąwszy czapki i kurtki, zajmowały miejsca. Te, które przychodziły tutaj od dłuższego czasu, rozmawiały cicho, wybuchając co chwilę chichotem. Pojawiła się też jedna nowa. Na pierwszy rzut oka wyglądała na latynoskę, ale Julia szybko zorientowała się, że ciemna karnacja pochodzi z solarium, a nie z Meksyku, a kruczoczarne włosy spięte w idealny, gładki kucyk skrywają inny, zapewne nijaki kolor. Skrzywiła się nieco na widok przedłużanych, zbyt gęstych rzęs i wydatnych ust pomalowanych matową pomadką. Ta o wiele młodsza od niej dziewczyna, odważnie przyjmująca styl niemodny już Paris Hilton, kojarzyła jej się raczej z wyrafinowaną dziunią. Skarciła sama siebie w duchu. Ocenianie innych kobiet w tym miejscu było głupie. Każda przychodziła tu przecież z własnym problemem. Stawały się sobie bliskie, choć prawie się nie znały. W tym samym momencie Nadia wkroczyła na ulicę Studencką w Krakowie. Obrzuciła szybkim spojrzeniem kamienicę, potem fasadę pobliskiego liceum i w końcu znalazła cel, czyli siedzibę PCK. Serce waliło jej głośno, wyrywało się spod solidnej, puchowej kurtki, sięgającej niemalże do kolan. Musiała przystanąć, by złapać oddech. Wciągnęła w płuca mroźne, smokowe powietrze, zwiastujące chłodnego Sylwestra. Nie znosiła Krakowa o tej porze roku. Był dziwnie smutny, poszarzały, jakby zima miała się nigdy nie skończyć. Ciężkie drzwi czekoladowego koloru wyglądały całkiem przyjaźnie, ale Nadia miała ochotę zawrócić i uciec. To było głupie, idiotyczne, cholernie potrzebne, ale nie mogło się udać. Wiedziała przecież, kogo tam zastanie. Oczekiwała krakowskiej patologii, kobiet o przetłuszczonych włosach, z brakami w uzębieniu, ubranych w ciężkie, niemodne swetry z Ciucholandu. Szanowne konkubiny, tak o nich myślała. Ona też była konkubiną, ale odrzucała to budzące niechęć słowo, które pojawiało się w telewizji zawsze wtedy, kiedy jakiś potwór zatłukł partnerkę albo wraz z nią znęcał się nad dzieckiem. Czekała chwilę na przypływ odwagi, a gdy w końcu ją poczuła, dała się ponieść fali. Pchnęła drzwi. Zobaczyła przed sobą sporo krętych, drewnianych schodów. Była w znakomitej formie, pokonała je więc z łatwością, ale nienawidziła pocić się w grudniu. Nie miała czasu nawet na lekkie przeziębienie. Biznes wymagał, by była dyspozycyjna i zawsze przytomna. Drzwi do pomieszczeń PCK stały otworem. Gdy weszła do środka, jej wątpliwości się spotęgowały. Do diabła, co robi w takim miejscu? Zanim zdążyła sobie odpowiedzieć na to błyskotliwe pytanie, recepcjonistka przywitała ją uprzejmie. W czym mogę pomóc? Ja na spotkanie, na grupę. Jestem już spóźniona. Macochy Polska? Na końcu korytarza i w prawo. Szatnia jest obok pani. Nadia wyszczerzyła zęby w uśmiechu. Zastanawiała się, cóż za guru marketingu wymyślił tę chwytliwą nazwę – Macochy Polska, chybione zważywszy na to, że przecież ona nie jest macochą i nigdy nie zamierza nią zostać. Anita zrobiła sobie kawę rozpuszczalną. W domu nie wypiłaby podobnej lury, ale musiała nieco się rozgrzać. Usiadła na jednym z krzeseł i wlepiła wzrok w telefon, skrolując ekran idealnie pomalowanym długim paznokciem. Świeżutka hybryda zawsze poprawiała jej humor. W rzeczywistości jednak przyglądała się bacznie każdej kobiecie, która wchodziła do sali. Kilka z nich widziała już ostatnio, z rudą prowadzącą na czele. Po chwili w progu pojawiła się blada, niska szatynka. Wyglądała, jakby spotkała na korytarzu kogoś strasznego. Może Bachora? Bardzo możliwe, przecież po to się tu spotkały. Kręcone włosy, ewidentnie niezadbane w odpowiedni sposób, związała w koński ogon. Anita skanowała jej twarz. Szatynka miała ładną, zdrową cerę, ale brak makijażu sprawiał, że wydawała się nijaka.
Wrażenie to potęgowały jej dżinsy i szary, zapinany sweter. Zdaniem Anity tamta wyglądała jak szkolna bibliotekarka z liceum. Łącznie w sali siedziało 6 kobiet. Gdy wybiła 18, ruda prowadząca odezwała się pewnym, donośnym głosem. Zaczynamy. Witam wszystkie panie na kolejnym spotkaniu. Jest nas dzisiaj mało, ale to normalne. Jest przecież martwy okres pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. W każdym razie, ja nazywam się Julia i będę dzisiaj przewodniczyć zebraniu. Uśmiechnęła się, co złagodziło jej rysy i wzbudziło szacunek obecnych. Widzę, że mamy nową osobę. Skoro tak, zgodnie z tradycją przypomnimy sobie zasady funkcjonowania naszej grupy, żeby wszystko było jasne. Pomożecie? Zwróciła się do pozostałych. Wszystko, co mówimy, pozostaje tutaj. Nic nie wychodzi poza ten pokój, odezwała się pierwsza kobieta z lewej strony. Mówimy sobie po imieniu, nie oceniamy się nawzajem, nie klniemy. Osoba prowadząca zawsze ma głos, udziela głosu i może przerwać każdą wypowiedź, wyrecytowała druga. Ruda Julia z zadowoleniem pokiwała głową. Tak, a oprócz tego zbieramy się co miesiąc na kawę i herbatę, czasem także na coś słodkiego. Za każdym razem mówimy sobie po kolei, co nas spotkało w danym tygodniu i czym chcemy się podzielić. Przepraszam, czy dobrze się czujesz? Zwróciła się do dziewczyny o mysich włosach, którą Anita obserwowała, odkąd tu weszła. Twarz tamtej przypominała płótno, na którym malowała się niepewność. Tak, przepraszam, odezwała się cicho. Otrząknęła, by nabrać nieco pewności siebie. Chodzi o to, że czuję się jak na terapii dla współuzależnionych albo na meetingu AA. Uśmiechnęła się z bólem. A, no to masz rację. Osoba, która nas założyła, miała z tym sporo do czynienia i skopiowała wiele zasad. To wprowadza porządek, bo grupa musi mieć pewne jasno określone normy. Nie musisz się jednak martwić. Nie przerabiamy tu kroków ani nic z tych rzeczy. Po prostu rozmawiamy, wspieramy się, robimy wszystko, żeby dojść do ładu z naszymi relacjami z dziećmi partnerów. Z dziećmi, które nie są nasze, ale które musimy widywać, a nawet z nimi mieszkać. Nasza założycielka, Julia błysnęła nieco złośliwym uśmiechem, 10 lat temu była gotowa zabić dziecko swojego chłopaka. Anita wysoko uniosła brwi. Czyżby się przesłyszała? Tak, dobrze słyszycie. Kupiła trutkę na szczury i czytała w internecie, co ma zrobić, żeby się go pozbyć. Malec doprowadził ją na skraj wytrzymałości. Każdy dzień z nim to było piekło. W końcu dosypała mu trucizny do płatków kukurydzianych. Czekoladowych kuleczek, które lubił. I Anita nie wytrzymała. Najpierw poczęstował się nimi jej partner. Po pierwszej łyżce go powstrzymała. Wcisnęła im kit, że płatki się przeterminowały. Facet miał lekkie zatrucie, ale do końca nie wiadomo, czy właśnie od tego. Potem w akcie desperacji założyła forum. Nie na Facebooku, to jeszcze nie było modne. I w ciągu kilku godzin od założenia zarejestrowało się 10 kobiet. Po tygodniu było ich już 40. Każda miała problem z dziećmi swojego faceta. Tymi z innego małżeństwa albo związku. Każda także czuła się zagubiona, a większość z nich szczerze nienawidziła tych dzieciaków. Okazało się, że rozmowa wiele daje. Potem przyszedł pomysł na spotkania i tak oto od 8 lat spotykamy się tutaj. Takie same grupy powstały w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu. Raz do roku robimy sobie taki zjazd dla chętnych, połączony z warsztatami terapeutycznymi. Zapraszamy psychologów i pedagogów. No, to tyle tytułem wstępu. Pora na rundkę. Jeśli nowe osoby nie chcą mówić, to nie muszą, ale fajnie byłoby się przedstawić.